Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Return to Castle Wolfenstein na modzie Real. No i udało nam się wreszcie przedostać, można powiedzieć, do takiej bazy, gdzie ta trupia główka ma tutaj tą rakietę swoją. Także będziemy się musieli przedostać tutaj na tej ciężarówce, żeśmy przyjechali. Ale jakoś powstrzymać plany trupiej główki. Zaraz zobaczymy, jak tutaj... O, już są pierwsi. Okej, jaki mamy w ogóle sprzęt? A, to co było. Spoczku. Myślę, że... O! Szkoda, że nie wiem, co oni mówią, ale... A, to są te wybuchy, moi drodzy. O. Dobra, mamy to. No, ładnie. Myślałem, że to nam się uda, żeby wybuchło, ale... Dobra, ładnie. Okej, elegancko. Chciałem sobie tutaj jakoś wejść sprytnie. O, udało się, dobra. Oni w ogóle jakoś dziwnie są ubrani, a... Bo oni jakby mają... Okej, to sobie zniszczyliśmy. Tu są normalni Niemcy. No, spokój się, Niemcu. Dobra. Mamy to. Myśmy sobie przeładujmy. No, przychodzą. Coś tu się klikało, nie pamiętam, powiem wam. Tu coś było też. Bo co, my tego wysadzić nie możemy? Kurde, coś tu było, powiem wam. Tak, to się... Coś tutaj było, ale co to, to nie wiem. Przy okazji też chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami, nic wtedy nie przegapicie. Oraz też wspomożecie też ten kanał. Na pewno będą też inne... serię jeszcze z innych tutaj dodatków do tego Real, bo to jest jakby osobna modyfikacja, osobna jakby gra. Można tak to ująć. Kurde, wszystko pozamykane? Chyba coś tu pozmieniali, nie wiem, zaraz zobaczymy. O, punkt. O, dostałem, dobra. Co to za... A, pancerz. Mi się zaraz przypomina Medal of Honor, gdzie była misja ze sprzętem. Weźmy sobie może Thompsona. Thompson jest tutaj też mocny. Gdzie byliśmy przebrani z tymi dokumentami papieren bite. Słynne. A, no i dobra. Tu będą takie też kolejki, można tak to nazwać. Zresztą słyszycie, jak są te wybuchy, na pewno, bo to jest głośne. O, już alarm by chcieli. Jak będzie alarm, to będzie lipa. O, tu są te słynne kolejki, ale to fajnie zrobili. No, powiem wam, nie pamiętam, czy tak było, ale... Ciekawie to wygląda. O, tu mamy tą rakietę V2. No i dobra, zaczyna się to kręcić. Zarąbiście. I tu będzie fajnie, powiem wam, że... To pamiętam, że zarąbiste było. O, lecimy. Zaraz zobaczymy. Okej. Tu żeśmy oczywiście dostali. Tu, żeby nie spaść, bo tutaj trochę niebezpiecznie. Nie wiem, ile tu jest złota i tak dalej do... Ale lubię tą misję, bo podoba mi się, tu jest dosyć... Tak inaczej. Ciekawy jestem, co jeszcze w ogóle powprowadzali tutaj twórcy tej modyfikacji. Zachęcam też do zostawienia lajka, ponieważ to też bardzo dużo daje z rozwojem kanału.
O, ładnie rozwaleni. A jeśli macie też jakieś pytanka albo chcecie coś napisać, to śmiało w komentarzach, zawsze odpisuję. Dobra, ładnie ich tutaj rozwaliliśmy. Co to jest za przycisk? A, może jak on... Dobra, do wezwania pewnie. No zobaczymy, na razie to nam idzie bardzo prosto, chociaż i tak zwiększyłem przeciwników. Oj, tu mi się C z kontrolem myli. O, jak ładnie. Rozwaliliśmy ich. Co tutaj mamy? A na górę trzeba pójść, dobra. Niestety mam też problemy, powiem wam, troszkę z przesyłaniem tych, muszę wcześniej te odcinki zacząć, widzę, wypuszczać. Bo YouTube, nie wiem z jakich względów, to blokuje trochę ten content. Nie wiem czemu. Powiem wam. Dobra, ładnie. Rozwaleni. O nie. Koniec końców. Wezwali wsparcie. O, widzicie, tu jest ta rakieta. No, trochę tu jest tego Wolfgang Ungeschicht. Schicht, czy tam. O! I proszę bardzo. Trochę dziurę zrobiło. I teraz się wkurzyli Niemcy. Dobra, mamy trochę sprzętu. Tu trzeba oszczędzać trochę też amunicję, powiem wam, bo... Nie tak hop-siup. Ja trochę aż za... O, proszę bardzo, jak spadło to. A ten się skąd wziął? Nie mam pojęcia. Dobra. No pięknie, Bleskowicz sobie tutaj radzi. Perfekto. O. Można tu zejść, zobaczyć, jakie straty żeśmy zadali Niemcom. Dobra, elegancko. Specjalnie mówię Niemcy też, bo nie mówię tego słowa na F, które dobrze wiecie, o co chodzi. No bo cóż, tak to już jest tutaj, na tej platformie. O, elegancko. O, ładnie, ładnie, rozwaleni, kurde, lecimy. A, no i my jesteśmy, a dobra. Tu. O! Może jakąś nową broń, albo coś? Nie pogardziłbym. W tym odcinku oni... Nic nam w sumie nie robią. Żeśmy ich tutaj pojechali. Ja słyszałem, że podobno te inne mody dosyć... Wow, 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 wow. O, zobaczcie. Fajny element, nie? Chcieli wysadzić już tego, a tutaj Blaskowicz. Znowu mu się udało. Nie no, jest więcej tych przeciwników, tak myślę. Nieźle. Chyba, że ja zapomniałem. Może jest jakieś złoto. A, widzicie, czyli jednak coś tam. Coś tam jest. Tylko gdzie tu się to coś klika? O. Heinrich Himmler, no proszę tutaj. No, zobaczycie później, bo ci, co nie pierwszy raz w ogóle to oglądają, no to tutaj są naprawdę. Mocne. Kurde, jak to tworzyć? Zapomniałem. Ty nie mam co tu poklikać. Kurde, gdzie to było klikane to? No nic. Zobaczymy zaraz. Może gdzieś tu?
Gdzieś tu znajdziemy to. Jedziemy z nimi. Tam trochę tych Niemców przyszło niestety. O, testy naszej broni. No proszę, tu możecie sobie poczytać to. Ja akurat tam... gdzieś tam trochę to pamiętam, co tam czytałem, ale fajne, fajne urozmaicenie. O! No proszę. Trochę ich tu jest. Co tu było z tym otwarciem, powiem wam. Nie mam pojęcia, ale tam pamiętam, że jakoś się dało to zrobić. Kurde, może... Może gdzieś tu coś obok? No jest, moi drodzy, jest przycisk. No ale kto to by wiedział, nie? Kurde, dobrze, gdzieś tam pamięć mnie... gdzieś mi się tam przypomniało teraz. Chyba, że tu serio dałoby się wysadzić, ale nie da się. Jak to było? To nie wiem. A, no i wiemy, jak tutaj, żeby wyjść, to musimy górą, ale to też się powinno dać jakoś. Tylko... tu był przycisk, z tego co pamiętam. No nie wiem, dziwne. Nieważne, idziemy sobie już tutaj na górę. Możemy sobie jeszcze życie wziąć, żeby mieć na fulla, bo później pamiętam, że będzie też dosyć grubo. Z takimi chyba radarami? Nie pamiętam, ale... no powiem wam, że fajne te lokacje są. I to w sumie tutaj chyba tyle będzie. O ja, zobaczcie, jeszcze jest jeden sekret? Gdzieś był, nawet nie miałem świadomości. No dobra, także mamy kolejny odcineczek. Także co, jeśli się podobało, możecie śmiało zostawić lajka, śmiało też komentujcie, bo to zawsze wspiera kanał i bardzo mnie motywuje do nagrywania. No i co, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.